Bełchatowie, zamykający tabelę GKS o godzinie 15 w sobotę, rozpocznie mecz z ŁKS-em. Przez większą część spotkania przeważali podopieczni Leszka Jezierskiego. Mimo że nie stworzyli wielu podbramkowych sytuacji, wydawało się, że jeżeli padnie jakiś gol w tym spotkaniu, to właśnie dla drużyny gości. Tymczasem w 75 minucie kanonadę rozpoczęli górnicy z Bełchatowa. W przeciągu 8 minut Zbigniew Robakiewicz musiał aż trzykrotnie wyjmować piłkę z siatki. Pierwszą bramkę zdobył silnym strzałem Sylwester Szkudlarek. W 78 minucie było już 2-0. W zamieszaniu podbramkowym największym sprytem wykazał się Robert Rogan. Trzeci gol padł 5 minut później. Za faul na Kwiałkowskim sędzia podyktował rzut karny. Tęsiorowski trafił piłką w słupek, ale dobitka niedawno wprowadzonego na plac Janusza Prucheńskiego była już skuteczna. Ostatni w tabeli GKS Bełchatów w regionalnych derby wygrał z łódzkim klubem sportowym 3-0. W każdym meczu, w którym będziemy występować, będziemy chcieli pokazać, że potrafimy walczyć, że z zespołu, który został przez wszystkich skazany praktycznie na porażkę, na pożarcie, są pewne jakieś tam oznaki jakiejś piłkarskiej złości, piłkarskich umiejętności i będziemy się starali się te rzeczy sprzedać. GKS grał skomasowaną obroną i liczył na nasze błędy i przyszedł taki moment, że te błędy popełniliśmy. Nie jesteśmy hura optymistami, nie robimy jakiegoś mistrzostwa świata ze zwycięstwa nad ŁKS-em, ale jak powiedziałem, jesteśmy sportowcami i każde zwycięstwo nasze będzie nas cieszyło i w każdym meczu, w którym będziemy występować, będziemy chcieli pokazać, że potrafimy walczyć, że z zespołu, który został przez wszystkich skazany praktycznie na porażkę, na pożarcie, są pewne jakieś tam oznaki jakiejś piłkarskiej złości, piłkarskich umiejętności i będziemy się starali się te rzeczy sprzedać.